Onet24, Łukasz Szelecki, zapraszam. Jarosław Kaczyński mówi o łamaniu prawa przez opozycję, premier Szydło apeluje o współpracę, a Marek Kuchciński tłumaczy, że on prawa nie złamał. Prezes PiS, pani premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu złożyli wspólne oświadczenie dla mediów. Dziennikarze pytań jednak nie mogli zadawać i do tej pory też nie wiadomo, jak dalej ma wyglądać praca mediów w Sejmie. Jarosław Kaczyński krytykował opozycję za okupację sali plenarnej. Jednocześnie zaproponował stworzenie instytucji lidera opozycji. Marszałek Sejmu tłumaczył natomiast, że jego działania w ubiegły piątek były zgodne z regulaminem Sejmu, a przyjęcie budżetu na rok przyszły zgodne z prawem. Podatkowa rewolucja nie teraz. Ministerstwo Finansów przecina spekulacje i informuje, że kończy pracę nad jednolitym podatkiem. Jak tłumaczy wicepremier Mateusz Morawiecki, kontynuacja prac nad tym pomysłem jest bezzasadna. Decydujący według Morawieckiego ma być tu interes przedsiębiorców. Podatek jednolity miał zastąpić składki na NFZ, ZUS oraz PIT jedną daniną. Tego rozwiązania bali się przede wszystkim właśnie przedsiębiorcy, bo wtedy przestałby istnieć 19% podatek liniowy. Mimo że PiS obroniło posła Stanisława Piotrowicza jako szefa Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, to Polacy bardzo niechętnie widzą go na tym stanowisku. Jak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej, aż 45% badanych uważa, że Piotrowicz nie powinien dalej stać na czele komisji. Odmienne zdanie ma zaledwie 12% respondentów. Z kolei 27% twierdzi, że posła Piotrowicza w ogóle nie zna. Największe poparcie dla Piotrowicza wyrażają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Co najmniej 29 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych. To skutek serii eksplozji, do których doszło na targowisku na przedmieściach stolicy Meksyku, gdzie sprzedawane były fajerwerki. W wyniku wybuchu rannych zostało co najmniej 70 osób. W eksplozji zniszczone zostały także pobliskie domy. Ratownicy wciąż przeszukują miejsce zdarzenia i liczba ofiar śmiertelnych może jeszcze wzrosnąć. Z inicjatywy Czerwonego Krzyża na miejsce zdarzenia wysłano 10 karetek pogotowia. Podobny wypadek na tym samym targowisku miał miejsce w 2005 roku, tuż przed obchodami Święta Niepodległości. Wtedy także rannych zostało wiele osób. Onet24, do zobaczenia.